Czy co roku organizujecie takie imprezy? Co roku organizujemy, jednak w różnych miejscach. Pokazujemy pracę uczestników, zarówno w zakresie artystycznym, plastycznym, jak i występy dzieci tańczące, śpiewające i muzykujące. Jak wiele osób korzysta z Waszej oferty? Powiem szczerze, że nie podliczałam tego, ale około 400 uczestników jest stałych naszych zajęć. Bardzo silne są nasze zespoły plastyczne, które osiągają bardzo wysokie nagrody w międzynarodowych konkursach. Dla seniorów jest oferta bardzo bogata. Umożliwiamy korzystanie z zajęć rekreacyjnych, z gimnastyki. Mamy warsztaty muzyczne, mamy zajęcia komputerowe, warsztaty komputerowe, bardzo dużo jest uczestników zajęć właśnie dla seniorów, którzy chcą poznać na różnym etapie zaawansowania. Czy macie gości z innych egzotycznych krajów? Tak, przyjeżdżają do nas goście. Byli u nas zarówno i z Portugalii, z Czech, z Japonii, z Zaolzia. Współpracujemy ze Wschodem, z Ukrainą. Prowadziliśmy wymianę młodzieży. Zakończenie sezonu kulturalnego jest imprezą, która skierowana jest głównie do najmłodszych uczestników, do dzieciaków, ponieważ tych mamy najwięcej i to jest główne grono odbiorców naszych działań. I szukaliśmy gwiazdy, która właśnie śpiewa dla dzieci, śpiewa wartościowe piosenki, ciekawe, wesołe. I już gościliśmy Majkę Jeżowską w zeszłym roku, więc postanowiliśmy, że tym razem poszukamy kogoś innego i padło właśnie na Aidę, ponieważ tych artystów dziecięcych faktycznie nie ma w naszym kraju tak wiele. Głównie staramy się kłaść nacisk na wydarzenia familijne, żeby angażować międzypokoleniowo całe rodziny. Wiele warsztatów, wiele koncertów, wiele wydarzeń jest właśnie tak skonstruowanych, żeby bawili się równocześnie najmłodsi, ale też rodzice i dziadkowie. Jeżeli chodzi na przykład o koncerty, którymi ja się bezpośrednio zajmuję, mamy zarówno właśnie koncert pani Ireny Santor, która przyciąga, która jakby zgromadziła seniorów i bilety na ten koncert wyprzedzały się w 45 minut od rozpoczęcia sprzedaży. Mieliśmy właśnie koncert Majki Jeżowskiej, ale też Haliny Młynkowej, Filipa Latok. Nasza oferta jest właśnie dla wszystkich mieszkańców spoza tego miasta.